Dziś przedstawimy sprawę, która często jest powiązywana ze sprawą Magdaleny Żuk. Głównie chodzi tutaj o pewną osobę, która rzekomo miała być powiązana z obiema dziewczynami. Postaramy się zatem sprawdzić, czy faktycznie tak było i co naprawdę się stało ze słynną modelką. Polska modelka Karolina Kaczorowska odnosiła spektakularne sukcesy, nawiązując kolejne lukratywne kontrakty. 16 stycznia 2016 roku obchodzi urodziny w Karpaczu. Wtedy dochodzi do wydarzeń, które kończą się śmiercią modelki. Samobójstwo Karoliny Kaczorowskiej było najgłośniejszą śmiercią polskiej modelki ostatnich lat. Fakty, które są w internecie, pokazują, że to, co nazywano samobójstwem, wcale nim być nie musiało. Jest wiele nieścisłości, które wam pokażemy. Karolina Kaczorowska urodziła się we Wrocławiu 15 stycznia 1986 roku. Jak już wspomnieliśmy na wstępie, była modelką, która świetnie sobie radziła w swojej branży. Nie ma co się dziwić, była piękną i wysoką blondynką. Gdy była młodsza, lubiła uczyć się języków obcych. To też dobrze jej wychodziło, ponieważ znała aż pięć innych języków. Wręcz przesadnie kochała podróżowanie. Według informacji jej znajomych, bardzo często wspominała, że wyjedzie tu lub tam. Z kolei, według informacji w internecie, pierwszy poważny kontrakt w Londynie załatwił były chłopak Karoliny, Rafałka. Rodzina wspomina i mocno podkreśla, że Karolina była niezależną i pewną siebie kobietą, która dzięki poważnym kontraktom zarabiała naprawdę spore pieniądze. Nosiła bardzo drogie ciuchy, posiadała mieszkanie we Wrocławiu, a także w centrum Londynu. Przed śmiercią zamówiła również Mercedesa, który miał być sprowadzany specjalnie ze Stanów, ale niestety nie doczekała się go. Na pierwszy rzut oka można pomyśleć, że Karolina miała życie jak z bajki. Niestety nic bardziej mylnego. Prostytucja, sutenerstwo i stręczycielstwo. Później szantaż psychiczny i fizyczny, a także bicie. Tego właśnie doświadczała Karolina Kaczorowska, ale o tym za chwilę. Mniej więcej pół roku przed swoimi urodzinami Karolina zaczęła się dziwnie zachowywać zaczęła powoli się oddalać od swoich bliskich, w tym od swojej matki, z którą miała bardzo silną relację. Według jej siostry podobno zaczęła się obawiać o swoje bezpieczeństwo, a także bezpieczeństwo rodziców. Matka Karoliny wyznaje, że córka bała się chłopaka. Miała twierdzić, że mężczyzna podaje jej środki odurzające, po czym ktoś wykorzystuje ją seksualnie. W trakcie tego, inna osoba rzekomo to filmuje i grozi rozpowszechnieniem. Elżbieta Kaczorowska mówiła też o szokującym zachowaniu prokurator, która prowadziła sprawę. Miała ona między innymi nazwać Karolinę Ćpunką, utrudniać rodzinie uzyskanie informacji oraz opóźniać przesłuchania. Nie da się ukryć, że zachowanie pani prokurator daje wiele do myślenia i po raz kolejny pokazuje, że nie ma zbrodni doskonałej, jest tylko zbrodnia, w której albo ktoś przeoczył dowody, albo jej nie chce rozwiązać. Karygodne błędy, które popełniła prokuratura, opiszemy nieco później. W tym momencie chcę się zatrzymać na chwilę. Chcielibyśmy poruszyć sprawę Markusa, chłopaka Magdaleny Żuk. Sprawę Magdy opowiadaliśmy poprzednim razem, więc nie będziemy się rozwodzić i przejdziemy do sedna sprawy. Dużo osób wspomina o tym, że Markus wielokrotnie zaprzeczał, jakoby znał Karolinę Kaczorowską. W internecie jest wiele wywiadów z Markusem, gdy wprost mówi, że jej nie zna. Według naszych ustaleń jest to kłamstwo. Pani Elżbieta Kaczorowska wielokrotnie potwierdziła, że Karolina i Markus się znali. Potwierdzają to również znajomi zmarłej Karoliny. Jesteśmy wstrząśnięci, że nikt tego wątku nie zbadał dokładniej, poza paroma detektywami z internetu. Nie jesteśmy w stanie potwierdzić w stu procentach, ale podobno Karolina i Markus poznali się w klubie Grey, do którego uczęszczali oboje dosyć często. Po tej znajomości, Markus miał zostać fryzjerem Karoliny Kaczorowskiej. Nie znaleźliśmy żadnego innego powiązania między tymi osobami, nie znaleźliśmy również żadnych informacji, jakoby ich znajomość miała wychodzić poza salon fryzjerski i klub Grey. Ale to wcale nie oznacza, że się nie widywali, czy po prostu, że się ze sobą nie kontaktowali poza tymi miejscami. W tym klubie Karolina poznała również swojego chłopaka o imieniu Kamil. Często jest pisane w internecie, jakoby to był znajomy Markusa. Ale w tym przypadku chodzi o innego Kamila. Wróćmy do tematu głównego. Karolina poznaje nowych znajomych. Poznali się głównie dzięki temu, że mieszkali obok niej w jednym apartamencie we Wrocławiu. Ta znajomość była dosyć intensywna, ponieważ Karolina szybko pobierzyła im klucze do swojego mieszkania. Klucze dostała Katarzyna P., która była jej podobno bliską koleżanką, oraz Kamil, wówczas chłopak Karoliny. To bardzo ważne, ponieważ w dalszej części materiału będziemy o tym wspominać. Pewnego razu Karolina dzwoni do swojej matki i mówi, że dziwnie się czuła przez ostatnie cztery dni. Właściwie nawet sama nie wie, co robiła przez ten czas. Ma wrażenie, że jej chłopak Kamil dosypał jej jakieś narkotyki. Za każdym razem, jak się budziła, bolał ją brzuch i właściwie niczego nie pamiętała. Na myśl się rzuca o pigułce gwałtu. Oczywiście żadnych dowodów na to nie było, ale według naszych informacji takie objawy ma za życie między innymi pigułki gwałtu. W tej rozmowie córka wspomina również o tym, że jej obecny związek jest coraz gorszy, cały czas kłóci się ze swoim chłopakiem i myśli nad zerwaniem relacji. Po czasie tak się też dzieje. Karolina zrywa z Kamilem, ponieważ, jak się okazało, ten ją często bił i odurzał narkotykami. Jakby tego było mało, matka Karoliny wspomniała, że Kamil ją szantażował nagraniami porno, które rozsyłał na cały świat. Właściwie nawet z tego się utrzymywał. Karolina Kaczorowska zaprasza swoich przyjaciół na imprezę urodzinową, która odbyła się w hotelu w Karpaczu. Tam chce świętować swoje trzydzieste urodziny. Pobyt w hotelu Merkury zapowiadał się wspaniale. Solenizantka miała dobry humor, nie myślała o problemach. Monitoring uwiecznił, jak spędzała czas z koleżankami. Wyglądała na szczęśliwą, ale później wszystko się zmieniło. W hotelu poza przyjaciółmi był również pies Karoliny, za to zaproszenie nie dostał jej były chłopak, Kamil. Mimo tego, zjawił się w hotelu z bukietem róż. Według zeznań jej przyjaciół kobieta się ucieszyła. Sam Kamil został powiadomiony o tej imprezie właśnie od przyjaciół Karoliny. Chcę dodać swoje trzy grosze na ten temat. Nie mamy dostępu do takich danych, aby wiedzieć, kto dokładnie był na tej imprezie, ale skoro te osoby zostały zaproszone i Karolina opłaciła im hotel, to z pewnością były to jej zaufane osoby. A przynajmniej tak jej się wydawało. W moim mniemaniu to bardzo słabe zachowanie jej przyjaciół, aby informować o imprezie urodzinowej jej byłego chłopaka. Wiadomo było, że ona z nim nie chce mieć kontaktu, bo nie odbierała już jakiś czas telefonów od niego. Do tego podejrzewam, że jako przyjaciele musieli wiedzieć, że on ją bił, zastraszał, a także zarabiał na jej filmach. Dlaczego więc ściągnęli go na tę imprezę? Od momentu, kiedy Kamil przyjechał do hotelu, imprezowicze notorycznie gubili karty hotelowe. Zupełnie tak, jakby ktoś potrzebował tej jednej dodatkowej karty, aby móc wejść do pokoju Karoliny. Żeby was uzmysłowić jak częste to było, pracownicy hotelu zaczęli się po prostu śmiać, że odkąd ten hotel funkcjonuje, to nikt nie zgubił tak dużej ilości kart w ciągu paru godzin. Nie wiem jakie plany mieli znajomi Karoliny, czy mieli zostać na następny dzień w tym hotelu, czy być może wrócili w tym samym dniu do Wrocławia, ponieważ chcieli, aby Karolina na nowo zbliżyła się ze swoim byłym. Nie mam możliwości sprawdzenia tego, ale znajomi postanawiają wrócić do domu. Natomiast Kamil, chłopak Karoliny, zostaje razem z nią w hotelu. Tutaj też warto dodać, że Kamil podobno był już w związku z inną kobietą. W mediach natomiast jest informacja, że Karolina również miała kogoś w Londynie. Osoba ta, będąc w Polsce, przedstawiła się jako jej narzeczony. Myślę, że ta osoba nie była narzeczonym Karoliny. Wydaje mi się, że to była jedna z osób, które Karolinę mogły zastraszać. Tylko, czy wtedy przyjechałby na pogrzeb? Nie klei mi się to, ale ciężko ocenić, bo nic więcej nie wiemy. Wiemy tylko tyle, że był osobą bardzo bogatą i że mieszkał w Londynie. W nocy z 17 na 18 stycznia, na zapisie monitoringu korytarza widać, jak o godzinie 22.45, Kamil wychodzi z pokoju z walizką. Według jego zeznań pokłócił się z Karoliną, ponieważ musiał wrócić do pracy, a jej się to nie spodobało. Wtedy Karolina została sama w hotelu. Szesnaście minut później pod hotel podjeżdża taksówka z papierosami Karoliny. Kobieta wychodzi po nie, przy okazji zagadując chwilę z taksówkarzem. On zeznając, mówił wprost, że Karolina wyglądała na szczęśliwą. Dużo się uśmiechała i była bardzo pogodna. To bardzo ważne, bo gdyby chciała targnąć się na swoje życie, to prawdopodobnie wyszłaby odebrać papierosy i możliwie szybko wróciła do pokoju. A o szczęściu, które z niej emanowało, tym bardziej można by zapomnieć. O 23:45 wyszła z psem przed hotel. Na monitoringu widać, że przysiadła na ławce przed hotelem, ale na chwilę, bo zaraz wstała i pięć minut później była już z powrotem w pokoju. Tak na dobrą sprawę, jest to ostatnie nagranie pokazujące modelkę żywą. Po wejściu do pokoju, karta, która uaktywnia prąd, sprawia, że światło się zaświeca, ale tylko po to, by po chwili zgasnąć. Po pewnym czasie pies Karoliny zaczyna skomleć. Nie jest tu jasno powiedziane, czy chodzi tutaj o szczekanie, czy o skomlenie. Media mówią o skomleniu, z kolei matka o szczekaniu, ale absolutnie nikt nie jest w stanie potwierdzić tej tezy. To też bardzo ważne, bo mogłoby wiele powiedzieć. Jeżeli pies by szczekał, to prawdopodobnie na kogoś obcego i prawdopodobnie w momencie, kiedy ta osoba pojawiłaby się w pokoju Karoliny, lub od razu, gdy została zaatakowana. W przypadku skomlenia mogło to być spowodowane zrozumieniem psa, że coś się stało jego pani. Mogło to też być spowodowane bólem. Jak się okazało po całej sprawie, pies został wręcz pobity i miał biegunkę. Pies przeraźliwie bał się dotyku w okolicach odbytu i miał problemy z poruszaniem się. Biegunka z kolei mogła zostać wywołana, być może jakąś nieudaną próbą, otrucia psa. Ciężko jest stwierdzić. Ale właśnie reakcja gości nakonającego pieska sprawia, że ochroniarz hotelu podchodzi pod drzwi Karoliny i się przysłuchuje. Było to około 47 minut po północy. Teraz znowu zaczyna się magia. Kamery jak zwykle w takich sytuacjach nagle przestają działać na niemalże trzy godziny. O godzinie 4.31 nagle kamery znowu zaczynają działać. Tutaj kolejna ważna rzecz, o której trzeba wspomnieć. Pies w momencie, kiedy te kamery były wyłączone, przestaje skomleć lub szczekać i panuje pozorny spokój w pokoju modelki. Według informacji lekarza, który później przeprowadzi oględziny, właśnie w godzinach, kiedy kamera przestała działać, Karolina umiera. Zatrzymajmy się na chwilę i zadajmy kilka pytań. Dlaczego kamery przestały działać? Jakim cudem obsługa hotelowa dosłownie nic nie wie i nic nie widziała? Jak to możliwe, że nie zauważyli nic podejrzanego? Dlaczego później kamery same się włączają? Mimo tego, że według obsługi hotelu nigdy nie było takiej sytuacji. Uprzedzam pytania: według danych, jakie udało nam się zgromadzić, włączanie i wyłączanie kamer nie było spowodowane żadną awarią. Niektóre hipotezy mówią o tym, że kamery zostały wyłączone ręcznie, jeśli tak było to przez kogo i czemu nikt tego nie zauważył. Dlaczego pies nagle jest cicho? Dlaczego ochroniarz hotelu nie zapukał do pokoju modelki, mimo że wcześniej były skargi? Więcej pytań zadamy nieco później, bo naprawdę jest o co się doczepić. Oczywiście to, że o coś pytamy, nie oznacza, że kogoś podejrzewamy. Chcemy głównie ukazać pewne błędy, nieścisłości i rzeczy, które po prostu powinny być zrobione. Z rana do pokoju modelki wchodzą pokojówki. One są pierwszymi osobami, które znajdują Karolinę i to właśnie one wezwały pomoc. Pokoju panował bałagan. W łazience na kablu od prostownicy, na słuchawce od prysznica, wisiała Karolina Kaczorowska. Kobieta znajdowała się w pozycji przykucniętej. Na sobie miała kombinezon, w którym wychodziła dzień wcześniej na zewnątrz. Pies, o którym wcześniej wspominaliśmy, był mocno pobity, wręcz ledwo żywy. W umywalce znajdowały się pety oraz częściowo rozwalony telefon, który najpierw został zniszczony poprzez zdeptanie go, a następnie wrzucony właśnie do umywalki z wodą. Telewizor cały czas był włączony. Z kolei okno balkonowe było otwarte całą noc, pomimo dużego mrozu. W pokoju z tego powodu panował chłód. Przybyła na miejsce lekarka pogotowia, wystawiając akt zgonu, od razu wypełniła druk skierowanie do sekcji zwłok, w nawiasie dodała: Nie można wykluczyć osób drugich. Jej uwagę zwróciło między innymi to, że dziewczyna miała na nogach buty narciarskie. W moim mniemaniu była to jedyna osoba, która swoją pracę wykonała tak, jak powinna. Śledztwo ruszyło jednak bez zbytniego pośpiechu. Najpierw trwało ustalanie danych znajomych Karoliny, z którymi była w Karpaczu, potem było rozsyłanie po komisariatach listy pytań, jakie miejscowi policjanci mają im zadać. Telefony, komputer i iPad od razu oddano rodzinie, bez sprawdzania ich zawartości. Nikt nie pojechał do Wrocławskiego mieszkania Karoliny, które zostało splądrowane. Prokurator nie widział powodu, by poddać badaniu pętlę wisielczą i polecił wraz z ubraniem Karoliny oddać kabel z prostownicą rodzinie przez uwaga, zakład pogrzebowy. Co do absurdu podjęcia takiej decyzji, nie będziemy się odnosić. Po co zakład pogrzebowy miałby dostać prostownicę, na której rzekomo powiesiła się Karolina? Nie trzyma się to kupy, sam zakład pogrzebowy oczywiście zaprzecza, że ją dostał i też nie rozumie, dlaczego mieliby dostać dowód w sprawie. Sekcja zwłok, jak to określiła matka modelki, zawierała całą tablicę Mendelejewa oraz spore ilości alkoholu. Co do tego punktu, wypowiemy się o nim na samym końcu materiału. Znaleziono również otarcie o długości 10 cm w okolicy Biodra, ale również to zostało pominięte. Gdy już po pogrzebie do mieszkania pojechała matka dziewczyny, znalazła je splądrowane. Zniknęły pieniądze, ubrania były powyrzucane z szaf, na podłodze leżały puste pudełka po biżuterii. Zniknęła wartość minimum kilkuset tysięcy złotych. Siostrze Karoliny, Kamil miał powiedzieć, że gdyby został tamtej nocy w Karpaczu, to też by zginął że się boi i kupił sobie broń. Jednak zapytany o to wprost przez policję, zaprzeczył. Nie przesłuchano też Katarzyny P, innej przyjaciółki, która mieszkała z Karoliną drzwi w drzwi. Umarzając śledztwo, prokurator powołał się na opinię lekarza sądowego, który stwierdził brak śladów obrażeń dla stoczonej walki lub obrony. Prokurator powołał się też na zapis monitoringu, z którego miało wynikać, że przez noc nikt nie wchodził do pokoju. Zeznania na temat szantażu, bicia czy rozsyłania filmów z udziałem Karoliny prokurator odrzucił z powodów formalnych. Dziewczyna nie złożyła w tej sprawie stosownego zawiadomienia na policji. Tak jak pominął kwestię splądrowania jej wrocławskiego mieszkania. Brak zawiadomienia złożonego na policji, więc dla niego nie ma tematu. Kilka miesięcy po śmierci Karoliny jej były chłopak Rafałka powiesił się w hotelu we Wrocławiu. Niestety nie udało nam się ustalić, jak dokładnie ta sprawa wyglądała, ponieważ w mediach nie ma o niej informacji. Prawdopodobnie powiesił się sam z powodu nagrań, które wyciekły do sieci. W śledztwie brał udział detektyw Rutkowski. Jak można się domyślić, jego pomoc w tej sprawie była zerowa. Pomagał również Jackowski, który stwierdził, że Karolina została zaatakowana i uduszona przez dwóch mężczyzn. Według biura Lampart Karolina została uduszona przez kogoś w pokoju, na przykład przy użyciu poduszki, po czym została przeciągnięta do łazienki. Wtedy na jej biodrze miało powstać otarcie. Według nich Karolina jeszcze żyła, ale była nieprzytomna. Dopiero w łazience ktoś upozorował powieszenie i dokończył to, co zaczął. Na sam koniec chcemy zadać kilka pytań i zmusić Państwa do dyskusji w komentarzach. Dlaczego zaginął główny dowód w sprawie, czyli prostownica, na której się powiesiła Denatka i gdzie się znajduje? Dlaczego prokuratura mówi, że przekazała go zakładowi pogrzebowemu, a ten rzekomo miał przekazać rodzinie? Dlaczego zakład pogrzebowy zaprzecza, jakoby tak miało być? Dlaczego Karolina, chcąc popełnić samobójstwo, jest radosna? Mówią o tym świadkowie, na przykład taksówkarz, który przywiózł jej papierosy, oraz obsługę hotelu, która jeszcze gdy był u niej chłopak, przywiozła jedzenie. Tak swoją drogą, jedzenie te nie zostało ruszone, mimo że zostało zamówione dużo wcześniej, zanim zginęła. Po co w ogóle Karolina myśli o jedzeniu i zamawia je, skoro chce popełnić samobójstwo? W ciele Karoliny sekcja ukazała cały szereg narkotyków. Według rodziny, Karolina nie zażywała ich. Owszem, były epizody, że jej byli facyci proponowali i wręcz faszerowali ją narkotykami, ale sama z własnej woli ich nie brała. W ciele kobiety były też znaczne ilości alkoholu, nie znaleźliśmy dokładnej ilości, ponieważ media podają różne informacje, ale podobno było to na tyle, że budzą wątpliwości co do możliwości zawiązania węzła. Według śledczych węzeł, na którym się powiesiła, był dosyć skomplikowany, a będąc pod wpływem narkotyków i alkoholu jest niebywale trudny do zawiązania. Tutaj kolejne pytanie. Modelka wcześniej wychodziła z psem i chociażby na tym nagraniu nie widać, że byłaby mocno pijana. Dlaczego później w jej organizmie było tyle alkoholu? Istnieje szansa, że po powrocie z psem zaczęła pić sama, ale kto sam pije alkohol po imprezie? Przypominamy, że światło w jej pokoju zgasło po chwili, od kiedy do niego weszła. Czyli wychodzi na to, że Karolina w ciemnym pokoju piła samotnie alkohol. Jeżeli by tak było, to dlaczego nie ściągnęła kombinezonu i butów? Totalnie nic się tutaj nie klei. Dlaczego prokuratura nie zbadała odcisków palców, które znaleziono w łazience? Dlaczego nie zostały pobrane pety po papierosach do badań? Dlaczego szklanki, które tam były, również nie zostały sprawdzone? Dlaczego prokuratura nie sprawdziła, czy w ogóle jest możliwe powieszenie się na słuchawce prysznicowej? Tutaj dodam, że biuro Lampart sprawdziło na własną rękę, czy jest to możliwe. Okazało się, że nie ma możliwości, by taka słuchawka wytrzymała gwałtowny ciężar Karoliny. Dlaczego nie sprawdzono mieszkania Karoliny we Wrocławiu, które później zostało splądrowane? Przy okazji, kto splądrował jej mieszkanie i dlaczego? Dlaczego nie sprawdzono prywatnych rzeczy Karoliny, np. laptopa, telefon czy iPada, tylko oddano rodzinie? Dlaczego Karolina tuż przed samobójstwem pobiłaby swoje ukochanego psa, którego traktowała jak dziecko? Dlaczego go w ogóle zabrała ze sobą, skoro chciała to zrobić? Dlaczego w pokoju panował ogromny bałagan, jakby ktoś przeszukiwał jej rzeczy? Nie było możliwe ustalenie, czy coś zginęło, bo nie było wiadomo, co zabrała ze sobą. Jej przyjaciele, którzy z nią byli, zdradzają niewiele informacji. Dlaczego kamery przestały działać, a później nagle działały? Czy ktoś je wyłączył? Jeżeli tak, to kto to był? Dlaczego ochroniarz hotelu, chociażby nie zapukał do pokoju, gdy były na nią skargi, że pies ujada? Dlaczego prokuratura tak szybko umorzyła sprawę? Dlaczego nie widziała nic dziwnego? Nie trzeba być detektywem, by widzieć, że ewidentnie coś jest nie tak. Dlaczego okno w pokoju Karoliny było cały czas otwarte? Dlaczego nie sprawdzono kamer w pobliżu hotelu, aby chociaż spróbować wypatrzeć, czy ktoś podejrzany nie jechał w kierunku tego hotelu, ale zaparkował nieco dalej? Tym bardziej, że zaginęło kilka kart do jej pokoju, a były chłopak mógł je komuś na przykład przekazać, kiedy wracał do domu. Dlaczego Karolina powiesiła się w tak nietypowej pozycji? Przypominamy, że była to pozycja półkucająca. Dlaczego nie widać otarć na szyi przy wieszaniu się i duszeniu? Wygląda to tak, jakby Karolina była przynajmniej nieprzytomna lub na tyle słaba, że podczas wieszania się ledwie stała na nogach. A przecież miała do zawiązania trudny węzeł. Dlaczego karty do pokoju Karoliny, które tak bardzo ginęły, nie odnalazły się? Dlaczego prokuratura nie sprawdziła mężczyzny, który zjawił się na pogrzebie Karoliny i przedstawił się jako jej narzeczony z Londynu? Dlaczego nikt nie zbadał otarcia na biodrze Karoliny? Dlaczego Karolina zniszczyła swój telefon przed samobójstwem? Dlaczego nie przesłuchano Katarzyny P., która miała klucze do mieszkania Karoliny we Wrocławiu, a które później zostało splądrowane?